Witam wszystkich serdecznie na dzisiejszym filmie. No, znowuż nie udało mi się wstawić dla was filmu. Znowuż... O, kurki sobie wychodzą. Znowuż was wprowadziłem w błąd. No niestety, ale no, mam zamiar nagrywać już naprawdę dla was, żeby wstawiać chociaż co dwa dni te filmy. I... No jednak być systematycznym. Jak widzicie, kurki dostały pokrzywy, zmielone. Jak na razie chętnie tego nie jedzą, ale może sobie trochę pojedzą, zobaczymy. I pokażę wam, jak sprzątnąłem tutaj ten środek u kur. Tutaj też się znacznie poprawiło. Tutaj mam te wszystkie rzeczy, które jeszcze zalegają. I tak wyglądał kurek. Tutaj część na początku z wiórek i chyba błąd zrobiłem, bo te wiórki wypadają na tam na wybieg, ale tutaj przy końcu mogę dać słomę, a tutaj na końcu słomę dałem i wszystko ładnie się prezentuje. Także no, kurki jeszcze nie niosą. Jak pod ostatnim filmem właśnie napisaliście mi, że silki nie zaczynają swojej nieśności tak jak nioski, także prosiłbym was o napisanie, w jakim tygodniu silki zaczynają się nieść, bo byłoby to bardzo przydatne. Także no, wczoraj było 36 chyba stopni, jak to nagrywam, także wczoraj były potworne upały, chyba żadnych strat nie mam po tych upałach. Kurczaki wszystkie tutaj żyją elegancko. Tutaj kurka żyje. Kwoka również. Więc tutaj wszystko się ładnie prezentuje. Teraz pójdziemy sobie do kur. U kur raczej nic nie zmiennie. Kogut żyje. O. Także no, takie upały są groźne. Po prostu groźne dla nas. Dla naszego nabytku. I... Wczoraj, a propos jajek, teraz powiem, no wiadomo, są upały, kury się źle noszą i wczoraj miałem chyba 9 jajek, przedwczoraj 10, także no na poziomie tych 8 jajek średnia wychodzi gdzieś około, także tak to wygląda. I pójdziemy teraz sobie na wybieg do niosek. Także kurki wszystkie zdrowe, żadnych strat nie poniosłem. I teraz chciałbym też wam pokazać, ale nie widziałem jeszcze, bo gdzieś tutaj w ogródku krąży królik i podjada różne rzeczy. Także jak będę tam wchodził, to nagram, bo może się nagra tego króliczka tutaj. Stawisz, czeka na kaczki i pod tutaj macie Instagrama, którego nowo założyłem, Instagrama dla kur. W opisie macie linka, także no, polecam wchodzić. Co dwa dni nowe zdjęcie będzie się pojawiać, także serdecznie zapraszam do zostawienia follow i polubień. A tymczasem ja idę dać kurkom wodę nalać, wyczyścić pojemnik. I tutaj widzę coś, no, na nasz system, pamiętacie, który robiłem na filmie, gdzieś na kanale znajdziecie, się sprawdza bardzo dobrze. Woda już tu nie stoi w ulewy, także idziemy. Kury żadnych jajek nie noszą, także jest ok. Idziemy. O, tutaj o, się rzucają. Także moi drodzy, krótki film. Jak się wam podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale i mam nadzieję, że widzimy się teraz coraz częściej. Do następnego odcinka. Cześć.